Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak można unowocześnić aranż w Ketronie SD9. Oczywiście mamy tu już całą bibliotekę nowoczesnych brzmień i akompaniamentów, które są mega uwspółcześnione w stosunku do modelu Audia czy też SD7, ale jeżeli chcemy jeszcze bardziej unowocześnić ten aranż, to możemy to zrobić poprzez kilka kliknięć. Zobaczcie, wchodzę sobie w akompaniamenty. Oczywiście wybieram kategorię Dance. Tu jest taki fajny styl, EDM1, EDM1, taki nowoczesny, posłuchajcie. Ale być może chcę go jeszcze bardziej unowocześnić. Zobaczcie, wchodzę sobie w Live Modeling. Mam tu wszystkie ścieżki akompaniamentu i jedną komórkę mam wolną. Co ja tu mogę wstawić? Wszystko co chcę, nie wiem, jakieś smyczki dodatkowe, fortepian, gitary, cokolwiek. Ale ja, żeby unowocześnić ten aranż, wsadzę sobie efekt typu SFX. Zobaczcie, wchodzę w Orchestral, SFX i wsadzam tego FX-a dwójkę. I zobaczcie teraz. Wiecie, o co chodzi. Zostawię Wam sam ten FX. Chodzi mi dokładnie o to. Tego nie wyciszałem już, bo mam tutaj suwaki z boku instrumentu, z boku ekranu. Czyli mamy unowocześniony aranż. Oczywiście, jak ktoś chce się bawić w nowoczesne DJ-skie opcje, mamy filtrację akompaniamentu. Oczywiście mogę zaznaczyć, czy prawa ręka też ma ulegać filtracji, a nawet odtwarzacz.